sobie myślę, trzeba mi jeszcze na stary rok zabrąbić z tego miejsca. Tak, bo to cały czas jest trąbienie z tego miejsca. Różne melodie z tego miejsca rozbrzmiewają przez cały rok. A też jeszcze uśmiecham się, bo idąc dzisiaj do kościoła, znalazłem coś po drodze, co powiem, bardzo mnie zaskoczyło. Ale o tym powiem jutro, bo to coś idealnie wpisuje się w opinię, które chcę wygłosić jutro, w nowy rok. Przed chwilą słyszeliśmy słowa, to właściwie było jedno zdanie. Dwa. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu mem i ofiara czysta. I potem jeszcze to drugie zdanie. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępu. Kadzidło jeszcze unosi się w powietrzu i będzie nam towarzyszyło, ale ta ofiara czysta, składana imieniu mem, składana również i tak przez 365 dni, każdego dnia, oprócz Wielkiego Piątku, wielka tajemnica wiary, ofiara czysta. To jest w każdym dniu roku, w tym miejscu, najważniejsze, największe wydarzenie naszej wspólnoty. Nie ma większego. Cuda nad cudem. Cuda nad cudem. Bóg pod postacią chleba. Ciągle przywoływany na ten ołtarz. I tak 365 dni bez Wielkiego Piątku. Wielka tajemnica naszej wiary. Ale żeby być na tej wielkiej tajemnicy wiary, trzeba przyjąć sakrament chrztu. To jest sakrament, który jest bramą do wszystkich sakramentów pozostałych, ale również do wielkiej tajemnicy wiary. I w tym roku, który minął 16 dzieci, przyjęło sakrament chrztu. Tę przepustkę do pozostałych sakramentów, do wielkiej tajemnicy wiary. I te świece takim wianuszkiem ułożone wokół wody chrzcielnej mówią o tych dzieciach, które stały się dziećmi Bożymi. 16. I to jest właśnie początek. A potem, kiedy jest odpowiedni wiek, te dzieci przygotowują się do wielkiej tajemnicy wiary. U nas w klasie trzeciej. Do tego pełnego udziału w wielkiej tajemnicy wiary. I w tym roku, który minął, 7 z nich po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa z tej wielkiej tajemnicy wiary. 7 jak 7 kolorów tęczy. I o tej tęczy mówiliśmy. A ta tęcza wyrażała 7 myśli świętego Franciszka,
a pośród tych myśli kolor indygo. Indygo. Kolor, który miał wyrażać pokorę Jezusa pod postacią chleba, pod postacią kostki. Popatrzcie w tym szutku. Złożone komunikanty, hostia, w kształt dzieciątka ułożone. Jaka to jest pokora. Pod postacią chleba Bóg obecny. A Franciszek oczywiście złożył to jeszcze z dzieciątkiem. I powiedział, jaka tu pokora, jaka tu pokora. Jak to Franciszek, ten twórca pierwszej stajenki, dokonał takiego porównania. Tak, jaki on pokorny. Ale on chce być tak pokorny, przyjmowany. Słyszeliśmy tę Ewangelię, którą wybrałem na dzisiejszy wieczór, bo ona rzeczywiście doskonale mówi nam o tym, że on chce być przyjmowany i zawsze kto spożywa, ma życie wieczne, ma raj, Chryście. I w całym okresie Bożego Narodzenia mamy wyobrażone prawa do raju. Tak, to jest pokarm na drogę do raju, do nieba. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, ma raj. I jak zawsze my liczymy te komunie święte, przyjęte i w tym roku w naszej wspólnocie przyjęto 21 500 komunii, a więc tyle razy Jezus przyjęty pod postacią chleba. Tam w roku 22 994 o 1400 500 mniej. Oddaję to pod rozwagę i pozostanie bez komentarza. Ale znowu, to niepokoi, bo to znaczy, że mniej raju, mniej nieba. Zgodnie z tą Ewangelią, to dokładnie to właśnie znaczy. To spożywa moje ciało na raju, na niebo. A życie się kończy w pewnym momencie. I doświadczyło tego w 2019 roku siedmioro parafian. Życie się kończy. Tych siedmioro parafian wyraża tam w bramie na nim ułożonych 7 światełek o różnych kolorach. I wspominamy dzisiaj pośród nich Jana, Anna Gryszczyk, Józefina Kubis. I można by jeszcze wymieniać oczywiście, ale wymienimy te 3 osoby, bo one tak mocno związane z wielką tajemnicą wiary. Anna Gryszczyk była tu w pierwszej ławce na pewno z nami. I tak każdego dnia. Jan Mann, ten, który rzeczywiście tutaj służy tej wielkiej tajemnicy wiary tak bardzo. Józefina Kubis, która rzeczywiście też miała tyle pietyzmu wobec tej wielkiej tajemnicy wiary. To są te osoby, i można jeszcze oczywiście wymieniać, które ujmują tych komunii świętych, bo to są ludzie Eucharystii. Eucharystii. Ja tutaj muszę na koniec roku wspomnieć wnuczkę Jana, Anastazję, która wyrosowała te kielichy madeny, które są nad tym żółkiem, z tym dzieciątkiem takim komunijno-hostylnym. Ja wiedziałem, popatrz, to gdzieś tam dziadek zadbał o to, żebyś, a ona przyszła do zakrystii, trzymając to, co wyrosowała, ten kielich i patenę i łkając krzyż.
szarpając, płacząc, tak się przybliła do mnie: proszę księdza, dlaczego Bóg zabrał dziadka? A ja tylko wyszeptałem: niebo, raj, wiesz? Tyle mogłem. I dziś ten szlok zaczął się uspokajać. Anastazja, imię Anastazis, zmartwychwstanie. Tak, to jest ta nasza nadzieja. Nasze życie się kończy. I znowu jeden rok odszedł. Zmartwychwstanie przybyło, siwizny przybyło, chorób przybyło. I tak to jest. I gdzieś tam powolutku, powolutku. Odwiedzam i to jest liczba, no znowu, bardzo duża na naszą wspólnotę. 22 chorych w ostatnim czasie. Również z tymi, którzy są w domach opieki. To jest bardzo dużo. Ale tak to jest. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja. I oni przyjmują komunię świętą tam po domach, ale przyjmują błogosławieństwo, przebaczenie i tak. I tak ku tej rzeczywistości. Ku tej rzeczywistości. A na drogę do nieba, raju, zostały nam dane sakramenty. Sakrament małżeństwa. Sześć par ustanęło, chciało się powiedzieć, tak tradycyjnie, na ślubie, po wielcu. Tutaj w tej świątyni pięknie! Pięknie! Bo to jest sakrament dany na drogę. Ale też przyjęło kolejny sakrament dany na drogę. Siedmioro młodych, sakrament pierzchowania. Sakrament, który dopełnia dary dla świętego. Niesamowite obdarzenie. Ale jak każdy z sakramentów, to nie tylko dar, ale to zadanie. I tutaj trzeba powiedzieć, że zdarza się, że sakrament wierzowania również w naszej wspólnocie jest sakramentem pożegnania z Kościołem. I to musi stanowić przedmiot naszej troski, naszej serdecznej modlitwy, naszej refleksji, bo tu się decyduje i nasze niebo, i nasz kraj, zaczyna od nas, proszę też, ale też się decyduje niebo i raj tych młodych. Dlatego trzeba tak. Moi drodzy, jeszcze do tego wszystkiego koniecznie jeszcze raz trzeba na końcu roku powiedzieć: dziękujemy tym wszystkim, którzy dbają o tę wielką tajemnicę wiary. To jest cała paleta barw zaangażowania. Musiałbym długo mówić, ale wiecie o kim mówię. I jeszcze raz im wszystkim dzisiaj mówimy: dziękujemy. Bo to dzięki tym, którzy dbają o wejście Kościoła i ten Kościół i o wszystko, co związane z tym Kościołem, my możemy przeżywać ofiarę czystą, tylko dzielny w tej świątyni, pięknie unoszący się w niebie, pięknie unoszący. Został nam jeszcze jeden sakrament. Sakrament kapłaństwa, jak sakrament kapłaństwa, to tani. Życzymy kapłanom, aby z dumą oczywiście życzymy, aby ten czas praktyki w Kościecinie, gdzie został posłany, przeżył jak najlepiej. I abyśmy mogli tutaj doświadczyć znowu prymicji. Pryma pierwsza w
Wielka tajemnica wiary, prowadzi w Iskawą na Walotym Jutrze jeszcze słowo. Tego ci życzymy, Panie, już całego serca. Baner po prymicjach Marcina czeka. Jest to dobry. On też będzie. Jest to dobry. A ja chciałbym tę ostatnią kominię zakończyć słowami takiego własnego, ale myślę, że całej wspólnoty podziękowania Duchowi Świętemu. Bo to wszystko, co w tej chwili mówię, jest niesione Duchem Świętym. To, co piszę, niesione Duchem Świętym. Ja mam tego świadomość. I dlatego Duchu Święty mówię ci w tej ostatniej chwili 2019 roku. Dziękuję.